Nie minęło. Może minuta, dwie, trzy, góra. I mam następne branie. Bardzo agresywne było. Oj, mam czerwoną kropkę, Bogdan, ale nie mam napisów. Nie szkodzi. Ja mam wyłączony. O, ładny odjazd. Mam tu wszystkie luźne hamulce, ale specjalnie to robię, bo wolę sobie przytrzymać tutaj za szpulę. Na co wzięła, Bogdan? Na kukurydzę. O, ładnie ci kijek pracuje. Mam dosyć luźny hamulec, dlatego wolę sobie go nie dokręcam, a palcem przytrzymuję szpulę. Wolę być po prostu bardziej ostrożny. Czasami trafiają się naprawdę duże okazy. Żyłka jest 14. Czasami dużo kłopotu to sprawia przy wyciąganiu takich pod 3 kilo ponad leszczy. A ten jest chyba lekko podhaczony, nie jest duży. Jak mi ktoś kiedyś powie, że leszcze zimą są kurde ospałe, no to powiem, że się na rybach nie zna. Tak walczą pięknie, że naprawdę. A jak potrafią żreć i to ile? No patrz, uparty. Został hak przy tamtej dziurze. Lekko jednak dokręcę hamulec, bo najwyżej tam on też musi mieć szansę, a nie tylko ja. Długo to trwa, wiem, ale. No, gdzieś mi tam się zablokował. I znowu nie minęło z 2-3 minuty, tym razem Maciek już podhaczony, albo grubsza sprawa. Już Maciuś walczy z rybą konkretną. Muszę się dobrze tutaj usadowić do Maćka, żeby wędkę mu pokazać, jak ładnie pracuje. Nic się nie wygina ta wędeczka. Sztywna jest. Sztywna widzę właśnie. No. Ta jest bardzo sztywna. Dlatego hamulec dobrze, że masz ustawiony bardziej. Tak, bo bez tego... Nie wiem, albo podhaczony, wiesz, albo ładny odjazd zrobił. Ja tutaj w razie czego przygotuję haczyk. Jeżeli większa sztuka, to lepiej z haczykiem się pobawić, jeżeli ryzykować. Jednak po to się łowi, żeby ryby wyjąć z wody. To jest najpiękniejsze, ale faktycznie ten kij się wcale nie wygina. Piękny hol, ciężki. No nie wiem, właśnie nie, no wczoraj, nie ukrywam, przyłowem był szczupak. 20 minut na 14. No szczupaki podchodzą. A wrócił oczywiście do wody. Do zanęconych leszczy bardzo często. Nie mógł wyjąć. A że to są przeważnie, jak my to nazywamy, mamuśki, czyli iksice, wracają do wody. Ale bardzo skutecznie płoszą nam leszcze. No jest. Tak. No ładna rybka będzie. A. O nie. Widzisz? Jeszcze nie jest gotowy, ale zapowiadało się. O nie, nie. Ładny jest. O. Ty, wyszedł, nam ucieknie. O. No, mamy rybę. Proszę na lodzie. Na białe tym razem. Obok jest kukurydzę.
razem. Chodź, kochany. Tym razem na białe wziął. Tak. Nie ma dzisiaj jakichś wielkich okazów. Takich. Na razie roczniki same idą. Tak, ale. Kilówki takie. Może, jest, może trochę większe. Jest za 15:10. Ja sądzę, że za moment będzie pięknie. O, coś drgnęło na kukurydze. Jest takie. Kukurydze. Jest taka. Taka zasada, znaczy zasada, no to jest chyba już taka reguła w naturze tutaj, że największe podchodzą samo południe. No i to się w 90% się sprawdza. Sprawdza, tak. Zobaczymy, co będzie dalej. Akurat szedłem Maciusia odwiedzić, bo zmarzłem, długo nie ma brań. A tu Maciuś, patrzę, macha wędą. No i nie ma. Poszedł. Poszedł sobie. No wyhaczają się. Coś jakoś dziwnie, biorą delikatnie. Zdarza się. Lekko się zapnie, no i finał zabawy. O, został tylko śluz. No, śluz tylko został na tym. Proszę. No zdarza się, zdarza. Bardzo często zresztą. To nic nie szkodzi. Ale nic nie szkodzi. Wysoko się spiął, także... Tak, no, nic się nie stało. On tak szybko też nie wraca do dna od razu, bo musi sobie wyrównać ciśnienie w pęcherzu. Dlatego jak połowie wody się zerwie 5-6 metrów nad dnem, to nic nie przeszkadza. Nie przepłoszy reszty stada. Stada, no może nie aż tak stada, ale ryb. Ochotkę to nigdy nie za mało, ochotki. Najpiękniejszą rzeczą w zimowym wędkarstwie są dłonie. To jest rewelacja. Zimne dłonie i zakładanie ochotki. Polecam. Ale zaraz się napijemy herbatki. Tak jest. Ta kukurydza aż teraz będzie pachniała tym wszystkim. I ochotka, i smrodek, i mgryca. A ja wezmę tak, ja to jeszcze umoczę za moment w smrodzie, żeby je jeszcze podrażnić. I zobaczymy, co się będzie działo. Trochę zgęstniał. Jezus Maria. Co się stało? Straszne to jest. To co... Te smrody masz okropne. No ale... Skuteczne. Tak to wygląda. Ciecz gęsta, tłusta, śmierdząca. Podrażnimy je. I poszło po wodę. Ej, proszę. Niech pracuje. Dobra. I takie jest nasze dzisiejsze podsumowanie dnia. Wczoraj było dużo lepiej. Ale to może dlatego, że przyszedł front. Mhm. Nie? Pada. No niestety tak też musi być. Bo to by było za nudne, jak codziennie bym wiedział, że jadę po... Po ryby. Tak, po 20 kilo leszczy. Nie ma okazów dzisiaj, ale wszystkie takie kilo, ponad kilo. Tak, ale bardzo ładnie się taki jadę. Jeden rocznik nam wszedł. Z parę sztuk. Tak. Nie jest tak źle. Na dzisiaj zakończymy. Nasze łowienie, poczekamy do następnego dnia. To jest wszystko na dzisiaj. Ja bym chciał bardzo serdecznie pozdrowić chłopaków ze Śląska, szczególnie Romka z Wodzisławia. Romek, zdrowiej szybko. Wiem, że masz dzisiaj operację, ale wiem, że szybko wyzdrowiesz i przyjeżdżaj. Tadeusz, a ty pakuj manele. I z Karolem razem proszę tutaj do mnie przyjeżdżać na ryby. A jesień jest za piecem. Pozdrawiam chłopaków.